Witam serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo ciekawą monetę szwedzkiego króla Gustawa II Adolfa. Trojaczek 1632 rok z zakończeniem legendy na Swec. Bardzo ciekawy tym, że ja to nazywam jakby efektem ducha. Moneta jakby w wyniku podwójnego wybicia nabiera dość ciekawej formy, zobaczcie. Zwłaszcza tu na awersie. Portret króla, widzicie? Tak? I jeszcze raz ten sam portret. Dwa razy głowa tego króla. W ogóle to po prostu na zdjęciu, jak patrzeć, to tak jakby takie galucynacje widzisz. Ciekawa moneta. Może nie zupełnie to efekt ducha, bo efekt ducha to kiedy awers widać na rewersie, a rewers na awersie. Tak lub tak. No a tutaj tak jakby podwójne bicie, ale bardzo ciekawy wynik tego bicia, jak na awersie ten portret jakby w ruchu króla. Taki na rewersie, tam gdzie ten nominał pod kątem chyba tam z 30 stopni. Idealnie wybita moneta faktycznie, tylko gdyby ten nie podwójne bicie, a w ogóle dla Gustawa II Adolfa idealnie wybita moneta to bardzo wielka rzadkość, żeby była czytelna i po prawej i po lewej stronie i u góry i u dołu. I taka oto ciekawostka. Pięknie wybita, idealny detal, tylko że podwójne bicie i bardzo, bardzo ciekawy efekt tego podwójnego bicia. Jak z bajki. A to na dzisiaj tyle, taka ciekawostka i do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!